Odsuń się od krawędzi. Sobie. W tył tym razem, bo jedziemy na końcu składu. Mamy wyświetlacz z trasą, numer wagonu, godzina, numer pociągu, drzwi automatyczne. Wyświetlacz. Na razie pokazuje nam się też trasa. Tak samo na tym, jak na wyświetlaczu u góry, można trzymał automat, nie chciał zadziałać. Można sobie podejrzeć prędkość momentami. No i mamy kabinę. Słabo to widać, bo jest ciemno. Ale normalnie jak pociąg jedzie w przeciwnym kierunku, też można sobie podejrzeć to, co widzi maszynista. Miejsc tutaj w tym przedziale jest 6 bezpośrednio za kabiną, ale mamy tu strefę ciszy bez komórek. Oczywiście pierwsza klasa. Drzwi. Kółeczki na bagaż są niewielkie. Zetki do wyboru.
kibelek. Prędkość 200 na godzinę. Tak się prezentuje widok z tyłu. Składu. Żeby nie być gołosłownym,
300. SNCF et TGV membres de l'Alliance Maritime, j'espère que vous avez passé un voyage agréable et vous souhaite une bonne fin de journée.
oczywiście piętrusik, zejście na dół. I pierwsza klasa dosyć pusta niestety. Pierwsza klasa Pendolino serii 470 i jedziemy. Miejsce ze stolikami wszędzie, pierwsza klasa, wiadomo. Są rolety, ale często można je przyciąć, więc nie warto ich ruszać. Fotele są rozkładane, z tym, że nie zawsze chcą się złożyć, albo nie zawsze, no właśnie. Ten się nie chce na przykład rozłożyć. Niektóre w ogóle blokada, w niektórych w ogóle nie działa. Nad siedzeniami mamy przycisk, gdzie możemy sobie zawołać obsługę pociągu i lampkę oczywiście. Lampka działa. Jest jedna, więc stolik jest rozkładany. Miejsca na nogi niestety nie ma, wiele śpiedniczka. Nie grzeszy to czystością. Teraz są blisko od siebie, mimo że to pierwsza klasa. Miejsca na bagaż jest sporo. Z tym, że na większej walizki oczywiście tutaj nie wypchniemy. I do tego mamy stojaczek. Nie we wszystkich gniazdkach, które, no wiadomo, gniazdka są tutaj. Ale nie we wszystkich gniazdkach jest prąd. Drzwi są automatyczne. Kosz na śmieci, no i wyjście. Jak widać, drzwi sobie działają jak chcą, a w następnym w ogóle nie chcą się zamknąć. Mamy spóźnionego Ecka na torze numer 1 i obok osobóweczkę, która też od razu ma spóźnienie. Nikt nie wypuści osobóweczki przed Ecka. Tak jak to się dzieje u nas. Dzień dobry.
dalej.
BB Railjet. Klasa pierwsza, bo jak nie, żeby inna. Oczywiście gniazdko i regulacja. Tu tym się wysuwa, a tym się uchyla. Sporo miejsca. Fotele bardzo podobne, jeżeli nie takie same jak wice. Pewnie rozłożymy któryś fotel, żeby pokazać wam jak to. Wygląda rozłożone. Jest wygodny.
schaust dir das Rote. Also die liegt so Ladies and gentlemen, we are now arriving in Frankfurt and the exit on the right hand side.